witajcie kochani, Rafał z tej strony. Przyjechał do mnie Gaparsi Cinelog 25, jeden z najsłynniejszych i najlepszych cineupów, które były w sprzedaży, tych małych, w 2021 roku jako kłady gotowe. Jest to pusher, czyli wypycha powietrze na dół bez żadnych osłon po drodze, bez żadnych mocowań. Bezpośrednio śmigła kierują powietrze w dół. Ja mam wersję cyfrową z kamerą Polar, Kadex Polar czy Vista Polar. I też mam tutaj Crossfire, czyli to jest jedna z ciekawszych wersji, jaką można gotową kupić. To, co jest w nim ciekawe, że można latać zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Ja tutaj mam wersję ze śmigłami Genfan 25, ale tymi trzyłopatkowymi. Wcześniej ten kład był dostarczany ze śmigłami pięciopatowymi. Ma osłony, można latać nim bardzo blisko ludzi i blisko obiektów. Ludzie się go nie boją, jest stosunkowo dość cichy, oczywiście też mały, waży około 130 gramów jako gotowy. I to, co jest charakterystyczne, jest, że on ma zarówno IO, jak i VTX, czyli Vista i odbiornik, wszystko umieszczone w środku ciężkości. Czyli po pierwsze nie blokują przepływu powietrza, a po drugie wyważony jest najlepiej z tych małych cineupów. Puszelka. Gotowe. Jeżeli porównamy go konstrukcyjnie na przykład z wingsuit, to co jest charakterystyczne, że wingsuit ma tutaj Vista w tylnej części. No i to, że te dampery tutaj przednie niestety szwankują. To były do tej pory takie punkty, które decydowały. Oprócz tego wingsuit latał naprawdę świetnie. Podobnie jest z betą FPV 95V3. Też widać, że Vista jest bardzo z tyłu umiejscowiona. I tutaj mamy praktycznie rozwiązane, jeżeli chodzi o sam dostęp do flight controllera, czyli kontrolera lotu. Patrząc na dostęp, jeżeli chodzi o receiver, trzeba faktycznie te cztery wkręty tutaj wykręcić. Dostęp do odbiornika jest bezpośrednio tutaj. Jeżeli chodzi o nano RX, antena Immortal T pod Crossfire i dostęp do Visty bezpośrednio tutaj, żeby zbindować i żeby też podłączyć Vistę do komputera. Natomiast jeżeli chodzi o dostęp do Betaflight, podpięcie pod komputer, IO mamy tutaj, to jest jeszcze stare złącze USB, ale można podpiąć spokojnie go bez rozbierania, bez demontażu. To, co jest u niego charakterystyczne, to jest mocowanie kamery Naked GoPro albo SMO marki Beta FPV. I tutaj mamy 5 damperków, 5 amortyzatorów, naprawdę mocno i solidnie to się trzyma. W przypadku wingsuit niestety, jak widać, to jest po ostatniej sesji wczorajszej. Jeden damper został, dwa nam niestety wyleciały, więc za każdym razem trzeba je mocować. To jest trochę zajmujące i to faktycznie tak słabo działa. Mamy 5 damperków, można oczywiście wyjąć na przykład jeden z nich, żeby było to bardziej elastyczne, albo wyjąć sobie te dwa i wtedy w zależności od tego, jak chcemy mieć to zamocowane, jak elastyczne to połączenie, mamy możliwość regulacji. Pozostałych elementów, antena do Visty tutaj cyfrowa, zasilanie jest poprzez XT30, od razu kondensator jest na zasilaniu. Jeżeli chodzi o IO zabudowane tutaj, to mamy 20 A. To, co jest ciekawe, zaszły też zmiany konstrukcyjne w nim, bo jeszcze w maju miał silniki 1204 3750, a teraz już jest wyposażony seryjnie w silniki 1404 4500. Jeżeli chodzi o zasilanie, ja zasilam pakietami 4S, 650 mAh, dosyć ciężkie i 450 mAh. Czas w zależności od warunków i tego, jak latam, ale około 3 do 5 minut można wyciągnąć. Przy bardzo spokojnym lataniu około 5 minut. W tej chwili są temperatury na skraju zera, więc też staram się mieć cały czas rozgrzane te pakiety. I to też nie jest miarodajne, ale myślę, że spokojnie przy takich lotach delikatnych, jeszcze bez GoPro, około 5 minut. Z GoPro można policzyć tak średnio około
wziąć pod uwagę około 4 minut lotu. To, co jest jeszcze fantastyczne, że mamy tutaj faktycznie kamerę Vista Polar. To jest kamera, która ma już większy sensor, 1:1.8 cala i większe pole widzenia niż nawet z Air Unita, ta kamera z DJI. A mianowicie, nie dość, że ma dwa razy większy sensor niż ta, czyli lepiej powinno być w nocy. I to, co jest też genialne, że przysłonę, jaką tutaj mamy, 1.6, i dzięki temu jesteśmy w stanie tego malucha wykorzystać, słuchajcie, też w warunkach nocnych. Takie warunki, jak mamy praktycznie od października, czy od listopada, aż po luty, marzec, jesteśmy w stanie sobie nawet po pracy poćwiczyć trochę na parkingu, gdzieś może z boku przy centrum handlowym. Dobrze widać i naprawdę super sprawa, bo nie trzeba rezygnować z lotów FPV, nawet w tym czasie, kiedy jest ciemno i zimno w Polsce, czyli przez pół roku. Jeżeli chodzi o zakres dostawy tego quada, jest bardzo ładnie zapakowany w pudełko. Mamy w komplecie jeszcze oprócz podstawowego wyposażenia dodatkowy pasek, osłony na anteny, plus do tego uchwyt na GoPro. Ja nie zakładałem rozebranego GoPro, posługuję się szóstką, ale było za bardzo mokro teraz przez ostatnie dni. Mamy też zapasowy pad na dolną płytę. Tutaj plus do tego śmigła, to są Genfan D63, 3-łopatowe. Mamy też instrukcję obsługi tutaj w komplecie, dość fajna, rozrysowana, taki quick start guide, do tego instrukcje do Visty. Są też naklejki plus też opis IO, czyli kontrolera lotu razem sprzężonego z ESC. Dodatkowe śruby i też osłona jest na kamerę, plus dodatkowa obudowana wydruk na kamerę. Także całość wygląda bardzo, bardzo profesjonalnie. Podsumowując, mogę powiedzieć tak, patrząc na ten przegląd quadów, które eksploatowałem do tej pory, czyli na przykład Protek 25 albo BTFPV95V3 plus do tego Wingsuit, uważam, że to faktycznie jest jeden z najlepiej dopracowanych quadów. To, że ten quad jest wyposażony w kamerę Kadex Polar, pozwala nam też na ćwiczenia praktycznie przez cały sezon. Wystarczy znaleźć fajne miejsce i można zrobić tutaj cuda. Jest dobrze wyważony, fajnie dopracowany, wszystko świetnie siedzi. Jednocześnie całość jest dość odporna na kolizje, czyli tak zwane crashe, które w FPV są nieuniknione. I naprawdę sprawia wrażenie takiego najbardziej dopracowanego quada z tej półki. Można go spokojnie polecić. Ja zostawię Wam link z kuponem rabatowym. Postaram się też aktualizować do niego. Ja go kupowałem na Banggood. I dostawa była dość szybka, około 2 tygodni. Faktycznie wygląda to bardzo sprawnie w tej chwili. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś komentarze czy uzupełnienie tego materiału, to bardzo proszę o zostawienie komentarza właśnie w polu pod filmem. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnym epizodzie. Cześć!